Ludwika Marianna Jędrzejewiczowa urodziła się 6 kwietnia 1807 roku w Warszawie. Była córką Mikołaja Chopina i Justyny Krzyżanowskiej. Ludwika odebrała staranne wykształcenie domowe, podobnie jak reszta rodzeństwa Chopinów. Od wczesnych lat wykazywała talent muzyczny, a jej edukację muzyczną prowadził Wojciech Żywny, ten sam nauczyciel, który szkolił Fryderyka. Mimo że Ludwika miała zdolności muzyczne, nigdy nie zdecydowała się na karierę zawodową w muzyce. Jednak odgrywała istotną rolę w domowym kształtowaniu umiejętności swojego brata. To ona nauczyła młodego Fryderyka czytać i pisać, zarówno po polsku, jak i po francusku, oraz wprowadziła go w tajniki gry na fortepianie. Chociaż Ludwika nie rozwijała własnej kariery muzycznej, była utalentowaną pianistką i kompozytorką, co docenił sam Fryderyk. W jednym z listów do przyjaciela Jana Białobłockiego napisał: Ludwika zrobiła Mazura doskonałego, jakiego Warszawa nie tańczyła. Fryderyk darzył swoją siostrę ogromnym szacunkiem i doceniał jej umiejętności. Ludwika często grała utwory brata dla siebie, a jej gra miała dla Fryderyka szczególne znaczenie. W 1830 roku Fryderyk z Wiednia zadedykował jej sławny nokturn Cismol. W 1832 roku Ludwika wyszła za mąż za Józefa Jędrzejewicza, profesora języków klasycznych w Warszawie, z którym miała 4 dzieci. Mimo że wiodła życie rodzinne, jej związek z Fryderykiem pozostał bliski przez całe życie. Ludwika miała również pasję do literatury i edukacji. Napisała kilka książek, głównie o charakterze edukacyjnym. Wspólnie z siostrą opublikowała powieść dla dzieci pod tytułem Ludwik i Emilka i publikowała też własne, mniejsze utwory w Warszawie. Przetłumaczyła Żywot świętej Weroniki z języka włoskiego. Z siostrą Izabelą stworzyła książkę zatytułowaną Pan Wojciech, czyli wzór pracy i oszczędności. Jej najbardziej znane dzieło to Podróż Józia z Warszawy do Wód Śląskich, książka dla dzieci, która opowiada o podróży małego chłopca, a jej celem było rozwijanie ciekawości i edukacji młodego czytelnika. Dzięki temu Ludwika stała się postacią cenioną w literackich i intelektualnych kręgach Warszawy. Bywała często na warszawskich salonach literackich, gdzie spotykała się z czołowymi intelektualistami tamtych czasów. Współpracowała m.in. z Eleonorą Ziemięcką, jedną z pierwszych polskich filozofek, i angażowała się w dyskusję na temat roli kobiet w edukacji oraz literaturze. Po klęsce powstania listopadowego dołączyła w 1831 roku do tzw. Komitetu Pań Warszawskich. Organizacja ta wspierała finansowo ofiary represji i osoby potrzebujące wsparcia. Zaangażowała się również w działalność Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, a w 1849 roku objęła stanowisko w Zakładzie Sierot i Ubogich Dzieci.